Zastanawianie się, czy masz cichego wielbiciela, doprowadza cię do szaleństwa. Jest tyle niejasnych znaków, że ktoś cię może potajemnie lubić, ale nie masz bladego pojęcia, czy tak jest w rzeczywistości. W dzisiejszym filmiku chciałabym ci przybliżyć temat, abyś nie miał już żadnych wątpliwości, czy ktoś cię lubi, czy nie. Oto 8 subtelnych oznak, że ktoś potajemnie się w tobie podkochuje. 1. Zachowują się przy tobie inaczej. Czy ta osoba zachowuje się przy tobie inaczej niż zwykle w stosunku do innych ludzi? Czy zauważasz zmianę w ich osobowości, gdy jesteś w pobliżu? Może staje się bardziej radosna i rozmowna, a może jest spokojniejsza i powściągliwa? Jeśli ktoś zacznie się przy tobie zachowywać inaczej, może to oznaczać, że się w tobie podkochuje. Może czuć się zdenerwowana i niepewna, jak się zachowywać w twoim towarzystwie. Następnym razem, gdy zobaczysz tę osobę, zwróć szczególną uwagę na to, jak się zwykle zachowuje i porównaj to z tym, jak się zachowuje, kiedy jest z tobą. 2. Starają się do ciebie zbliżyć. Czy próbuje się do ciebie zbliżyć? Czy po prostu lubi przebywać w twoim towarzystwie, nawet jeśli nie ma ci nic do powiedzenia? A może po prostu lubi być blisko i chce cię obserwować kątem oka? Czy robi wszystko, aby cię zobaczyć, lub udaje, że wpada na ciebie w nadziei, że zwróci twoją uwagę i zacznie rozmowę? Może to być szczególnie prawdziwe, jeśli osoba, która darzy cię uczuciem, jest nieśmiała i cicha. 3. Zawsze inicjują kontakt. Czy ta osoba kiedykolwiek prosiła cię o twój numer lub śledziła cię w mediach społecznościowych? Czy zazwyczaj pierwsza wysyła SMS-a lub dzwoni do ciebie, nawet jeśli tak naprawdę nie ma nic ważnego do powiedzenia? Jeśli tak, może to być wyraźny znak, że jest tobą zainteresowana. Wyraża w ten sposób chęć komunikowania się i utrzymywania z tobą kontaktu. Chce być bliżej ciebie i spędzać z tobą więcej czasu, ponieważ cię lubi i uważa za zabawnego, a także ciekawego towarzysza do rozmów. 4. Przyłapujesz ich na gapieniu się na ciebie. Czy walczy o przyciągnięcie twojego wzroku, a potem go szybko odwraca? Czy może skrycie cię obserwuje, kiedy myśli, że nie patrzysz? Obie te rzeczy są oznakami zauroczenia. Może się w tobie podkochiwać, ale jest zbyt zdenerwowany lub zawstydzony, aby opowiedzieć ci o swoich uczuciach. 5. Często się do ciebie uśmiechają. Czy widzisz, jak często się do ciebie uśmiecha? Czy przydarza się to częściej tobie niż innym? Może to być nieśmiały mały uśmiech pokazujący, że jest zdenerwowany, ale szczęśliwy, że cię widzi, lub szeroki uśmiech od ucha do ucha, który wyraża jego podekscytowanie związane z przebywaniem w twoim pobliżu. Zwróć uwagę na ten uśmiech i zobacz, czy uśmiecha się w ten sposób tylko wtedy, gdy cię widzi, rozmawia z tobą lub mówi o tobie, ponieważ z pewnością oznacza to, że czuje do ciebie coś więcej. 6. Sprawią ci dużo komplementów. Czy ta osoba poświęca ci dużo uwagi? Czy wydaje się być pod wrażeniem każdej małej rzeczy, którą robisz? Jeśli jest pełna podziwu dla ciebie i zasypuje cię komplementami, można to odczytać, że bardzo mocno cię lubi. 7. Podtrzymują rozmowę. Oto jedna sztuczka, której możesz użyć, aby sprawdzić, czy ktoś się potajemnie w tobie kocha. Kiedy z kimś rozmawiasz, zakończ nagle rozmowę. Możesz zrobić to subtelnie, rozpraszając się czymś bądź robiąc coś innego, na przykład pisząc, pakując swoje rzeczy lub rozmawiając z kimś innym w grupie. Sprawdź, jak ta osoba zareaguje i czy próbuje kontynuować z tobą rozmowę, czy też może nie jest nią dłużej zainteresowana. Ktoś, kto się w tobie podkochuje, prawdopodobnie będzie próbował dalej z tobą rozmawiać, ponieważ pragnie twojej uwagi i nie chce przerywać rozmowy. 8. Są dla ciebie zawsze dostępni. Czy mówi tak na wszystko, o co go poprosisz, lub na propozycję spędzenia z tobą czasu? Czy odwołuje lub zmienia terminy spotkań tylko po to, aby być z tobą? Może to oznaczać, że jesteś dla tej osoby naprawdę ważny i ona chce nadać priorytet czasowi spędzonemu z tobą. To silny znak, że tej osobie zależy na tobie. Czy zauważyłeś któryś z tych znaków od swojego tajemniczego wielbiciela? Czy może to ty nieświadomie pokazujesz te wszystkie znaki? Powiedz nam o tym w komentarzach poniżej. Jeśli podobał ci się ten film, udostępnij go komuś, komu by pomógł ten materiał. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w naszym następnym filmie.